Więc, szanowni państwo, dzień dobry. Dzisiaj miło nam powitać państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Lecture en Sagesse, poświęconym najnowszej książce profesor Hélène Rodarczyk Regard sur la littérature polonaise 1939-1989 entre le marteau de la réalité et l'enclume des rêves, wydane w 2022 roku przez Presse de Sorbonne Université. Tytuł ten oczywiście w języku francuskim mógłby zostać przetłumaczony, pozwolę sobie na język polski jako spojrzenie na polską literaturę 1939-1989 między mlotem rzeczywistości a kowadłem marzeń, powiedzmy, tak? Pani profesor Hélène Rodarczyk jest obecnie profesorem emerytowanym z Sorbonne Université. W latach 1983-2014 pełniła funkcję profesora języka i literatury polskiej na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Sorbonne, znanego do 2018 roku jako Université Paris IV, gdzie przez ponad 20 lat kierowała sekcją polską właśnie. W ramach swojej działalności założyła i kierowała również Centrum Lingwistyki Teoretycznej i Stosowanej, które prowadziło liczne prace interdyscyplinarne w zakresie metajęzyka gramatycznego oraz lingwistyki komputerowej. Więc to jest trochę inna dziedzina. Natomiast dzisiaj jednak przy okazji dyskusji nad książką Regard sur la littérature polonaise autorka powraca do swojej pierwszej specjalności, czyli literatury polskiej, w formie problematyzowanej syntezy, powiedzmy tak, która z perspektywy historycznej przedstawia główne linie polskiej produkcji literackiej w czasie okupacji hitlerowskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wybór tego okresu jest oczywiście nie bez znaczenia, bowiem pozwala on zbadać, w jaki sposób posługiwanie się językiem literackim występowało również jako reakcja na rzeczywistość narzuconą przez reżimy totalitarne. Aby zaprezentować tę książkę, mamy przyjemność również gościć pana profesora Tomasza Wójcika z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i obecnego kierownika Zakłady Literatury XX-XXI wieku, który jest również specjalistą literatury polskiej XX wieku, ale także od współczesnej literatury francuskiej i niemieckiej, postrzegane najmniej przez perspektywę porównawczą, więc nie w ten sposób, jeśli pan profesor pozwoli. Dziękuję więc jeszcze raz panu profesorowi oraz naszej autorce za przyjęcie naszego zaproszenia i zgodnie z zasadami naszego seminarium udzielam głosu panu profesorowi, by przedstawiał swoją lekturę albo swoją interpretację książki pani profesor Hélène Rodarczyk, która wystąpi po tej prezentacji, aby odpowiedzieć na komentarze i na ewentualne pytania zadane przez czytelnika, którą wystąpi pani profesor. Dziękuję bardzo i oddaję już głos na rzeczywistość. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za te miłe słowa wprowadzenia i podtrzymam formułę. Jestem po prostu czytelnikiem tej książki. W tej roli spotkałem się dzisiaj z państwem. Chcę najpierw bardzo gorąco podziękować pani profesor Hélène Rodarczyk za to zaproszenie. To jest dla mnie i zaszczytne, i przyjemne, ale też Ośrodkowi Kultury Francuskiej, który tę moją kandydaturę zechciał przyjąć. Też bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Drodzy państwo, ja tak do końca nie przedstawiałem sobie swojej roli technicznie, jak mam ją odegrać, ale wyobraziłem sobie ją mniej więcej tak, że jeśli państwo by się zgodzili, ja bym zajął mniej więcej kwadrans. W tej chwili nie śmiałbym więcej, żeby dyskusja miała jakąś przestrzeń i mogła się rozwinąć. I w ciągu tego mniej więcej kwadransa, tak jak pan dyrektor powiedział, podzielę się wrażeniami z lektury, ale nie będą to takie wrażenia zupełnie płynne, tak zwane impresje, tylko będzie to propozycja spojrzenia na tę książkę z czterech możliwych stron. Perspektyw, powiedzmy, a jednocześnie zatem też propozycja zagadnień, wokół których może dyskusja się potem rozwinąć i też takich zagadnień, do których pani profesor może zechce się odnieść. Tak bym projektował może najbliższe minuty spotkania, jeśli jest taka
Państwa zgoda. W tym układzie tych czterech zagadnień dostrzegam jakiś taki kartezjanizm, takie dosyć, powiedziałbym, sztywne podzielenie tych perspektyw. Z góry za to przepraszam, ale ja rozumiem też, że potem rozmowa w tej ramie może się potoczyć już nie kartezjańsko, tylko spontanicznie, prawda? Więc na to też bardzo... To dajemy również wolność. No, oczywiście, na to bym też bardzo liczył. I właśnie, jednak mówiąc jeszcze po kartezjańsku, chciałbym zastanowić się, spojrzeć na te cztery kwestie, które krótko nazwę w tej chwili, tak bardzo esencjonalnie, mianowicie gatunek, materiał, metoda, przedmiot. Wokół tych czterech kwestii postaram się kilka słów powiedzieć, zaczynając od takiej może najmniej oczywistej, czyli gatunku, jaki ta książka w moim poczuciu reprezentuje. I to może być, tak trochę przewiduję, dla pani profesor pewna niespodzianka, ale nie wiem, czy tak się stanie. Te pozostałe kategorie są bardziej, powiedziałbym, oczywiste. Materiał, metoda, przedmiot. Takie niejako bardziej przewidywalne. Więc zadałem sobie pytanie, czym właściwie jest ta znakomita książka, od razu tak chciałbym powiedzieć, wartościująca jako gatunek wypowiedzi humanistycznej. I moja refleksja jest taka, że dostrzegłem w niej niezwykły, zupełnie niezwykły paradoks. Po prostu. Paradoks. I postaram się to rozwinąć w kilku zdaniach. A paradoks moim zdaniem słychać, czy widać raczej, już w jej tytule. Bo tytuł ten składa się właściwie z dwóch części, ale ja zwłaszcza myślę o tej części pierwszej, tej takiej niemetaforycznej, nie będącej cytatem z poematu Tymoteusza Karpowicza. I zmierzam właściwie do takiego pomysłu, że ten tytuł jakby od razu paradoks zapowiada. Otóż słowo spojrzenia jest słowem w zasadzie metaforycznym, ale też powiedziałbym bardzo niezobowiązującym, właściwie eseistycznym w jakiejś mierze, zapowiadającym poetykę luźną, otwartą, eseistyczną tak naprawdę, zapowiadające pewną subiektywność widzenia przedstawionych problemów. Tylko spojrzenie, można by rzec. Nic więcej. Tymczasem druga część tego tytułu, tutaj spoglądam na egzemplarz pani profesor, brzmi zupełnie inaczej, w innej poetyce jest umieszczona, ponieważ mamy daty wyznaczone ramowo w tym tytule. I teraz, jeśli takie daty się pojawiają, to w zasadzie ja mógłbym nawiązać do wypowiedzi pana dyrektora. I to słowo już padło, uprzedziło jakby mój pomysł dość oczywisty, synteza. Ale pójdę dalej i to może panią profesor zdziwi, może pani profesor uzna, że to jest jakiś taki nadmiar czy zamknięcie tej książki w pewnej, powiedziałbym, dydaktycznej przestrzeni. Otóż mam też poczucie, że to jest nie tylko synteza czy monografia, ale to jest nawet w pewnych elementach podręcznik. Po prostu podręcznik dla studentów francuskich, a gdyby książka była przełożona, to jak rozumiem naturalnie także polskich. Nie wiem, czy z taką tezą pani profesor zechce się zgodzić, czy ja w ogóle trafnie odczytuję intencje powstania tej książki, ale wydaje mi się, że ona naprawdę może spełnić taką funkcję, czy odegrać taką rolę. Oczywiście podręcznik selektywny, nie synteza kompletna, zawierająca wszystkie elementy tej olbrzymiej całości, jaką jest literatura kilku dekad w Polsce, ale jednak książka ta, i to jest zasygnalizowane w tytule, nosi moim zdaniem bardzo wyraźne cechy podręcznika, a wskazałbym trzy takie cechy. Jedną już wskazałem. Po pierwsze, rama chronologiczna, bardzo precyzyjnie wyznaczona i że tak powiem, skrupulatnie przestrzegana w tej książce. Drugi element, gatunkowe uporządkowanie materiału. Bardzo często tak się dzieje w podręcznikach. Poezja, proza,
dramat, esej. Taki jest ogólny, genealogiczny właściwie układ tej książki, no niejako podręcznikowy. I trzeci element, bardzo wnikliwe, szerokie, skrupulatnie zrekonstruowane tło historyczne. Przez historię rozumiem właściwie wszystko. To jest taka z kolei rama, zjawiska polityczne, procesy społeczne, tło ekonomiczne, które również się pojawia w tej książce. To oczywiście służy wyjaśnieniu rzeczy mniej znanych czy nieznanych przez studenta francuskiego, no ale też jest takim, powiedziałbym, elementem, no zaryzykuję, klasycznego podręcznika tak naprawdę. Dzieląc się, myślę o tym szczególnym paradoksie, no bo można by rzec, gdzie esej, gdzie podręcznik. To jest olbrzymi dystans i można przypomnieć, jak karcono Czesława Miłosza, kiedy pisał podręcznik dla studentów amerykańskich i wypominano mu, że traci czas. Lepiej, żeby napisał kolejną książkę eseistyczną. Ale ja myślę, że pani profesor nie uzna tej myśli o podręczniku za myśli, która odejmuje jakiś honor tej książce, wręcz odwrotnie. Uważam, że to jest jej wielki atut i jakby takie no, szlachetne przeznaczenie tak naprawdę, które w niej dostrzegam jako wspaniały potencjał dla studentów po prostu. Więc to o gatunku, czy raczej co najmniej dwóch gatunkach ukrytych w tej książce, a pewnie gdybyśmy dysponowali dłuższym czasem, można by jeszcze jakieś inne formy gatunkowe dostrzec, choćby mikroantologię cytatów, która jest też przecież obecna w tej książce i co też jest instrumentem, wspaniałym instrumentem dydaktycznym, no, praktycznie ułatwiającym studentom zadanie. Zacząłem jakby, może nie naukowo, od dydaktyki, ale wydaje mi się, że to jest ogromnie ważne i jakoś tak bardzo, bardzo wzbogacające myślenie o tej książce. Kwestia druga poniekąd będzie potwierdzać jakoś tę pierwszą, mam takie wrażenie, czyli materiał w niej wykorzystany. Otóż ten materiał też jest jakoś skonstruowany jakby podręcznikowo w jakiejś mierze, bo tak, mamy z jednej strony bardzo interesujący dobór autorów. To jest ten pierwszy poziom materiałowy. Przy czym autorzy różni, z jednej strony absolutnie kanoniczni, taki powiedziałbym kanon kanonu, Tadeusz Konwicki, Zbigniew Herbert, Witold Gombrowicz, Sławomir Mroczek, Edward Stachura, z drugiej strony autorzy niekanoniczni, czy wręcz, jak pani profesor podkreśla w tej książce, prawie nieobecni w Polsce. Wyznaję ze skruchą i wstydem. Dzięki pani profesor i tej książce wstępnie, bo nie mogę powiedzieć, że bliżej poznałem twórczość Zofii Romanowiczowej, o której istnieniu zawsze jakoś wiedziałem, ale to była tego typu twórczość odsuwana na inny czas, prawda, na wolną chwilę tak zwaną, która, jak wiadomo, przychodzi niełatwo. Więc autorka już nawet nie tyle niekanoniczna, ile prawie w polskim obiegu nieobecna czy słabo obecna, trochę podobnie Tymoteusz Karpowicz, którego pozycja, mam wrażenie, jest nadal dwuznaczna, no tak zaryzykuję takie określenie. Nie jest ono wartościujące w żadnej mierze, raczej sytuujące Tymoteusza Karpowicza gdzieś pomiędzy kanonem i zapomnieniem i marginesem. Zresztą, jak rozumiem, poprzez ten cytat umieszczony w tytule jest to w jakiejś mierze patron tej książki. I mnie się wydaje, że to jest też wielki walor, że ta książka w takim może nie bardzo szerokim zakresie jest propozycją poszerzenia tego kanonu jednak. Co najmniej od tych dwoje autorów, ale też innych, którzy się pojawiają w tle epizodycznie, efemerycznie, ale też jakoś są ciągle przywoływani. Drugi poziom tego konstruowania materiału
O tym już właściwie wspomniałem, to są gatunki literackie. Jeśli proza i poezja i dramat, właściwie przekrój przez całą literaturę i to znowu odczytuję jako ślad syntezy. I teraz trzeci poziom, moim zdaniem najważniejszy i kluczowy, jak jakoś w myśleniu o tej książce, to jest książka, użyję, przywołam tytuł innego podręcznika, wydanego kilkanaście lat temu i w moim poczuciu świetnego, Tadeusza Drewnowskiego, Próba scalenia. To jest jakby kolejna propozycja scalenia literatury polskiej w drugiej połowie XX wieku, ponieważ jest to propozycja, która właściwie sytuuje się ponad podziałami, jakie jednak ciągle jeszcze gdzieś działały, były, ale w tych ostatnich latach czy dekadach zostały stopniowo podważane i przezwyciężane. Jest kraj i emigracja, jest to obieg oficjalny, PRL-owski i drugi obieg. Właściwie wszelkie granice geograficzno-polityczne czy polityczno-geograficzne i też te powiedziałbym socjologiczno-literackie, chodzi mi o obiegi, zostają oddalone, przekreślone, wykluczone i powstaje wspaniała panorama literatury, która była jedna, mimo tych wszystkich perturbacji, jeśli za kryterium jedności uznajemy język po prostu, w jakim dana literatura powstaje. Może to jest kryterium staroświeckie, poczciwe, ale prawdę mówiąc, ja właściwie też nie znam innego, które by je wyparło tak przekonująco i mogło zastąpić. Kwestia trzecia, metoda. Muszę powiedzieć, że książka urzekła mnie takim horyzontem metodologicznym i to nie chodzi o taką banalną konstatację interdyscyplinarności. Mam często poczucie, że to słowo jest dzisiaj naprawdę nadużyte, nadużywane. Wszyscy uprawiamy jakieś studia interdyscyplinarne, czasem to już się dewaluuje, ale myślę, że ta książka jest przykładem właśnie tego typu międzydziedzinowych czy międzydyscyplinowych studiów najwyższej klasy. Po prostu tak ośmielę się powiedzieć, bo z jednej strony jest oczywiście literaturoznawstwo. To jest w ogóle bardzo misterna konstrukcja metodologiczna. Mam takie poczucie. Jest literaturoznawstwo, ale jakie? Wszelkie tak naprawdę. I komparatystyczne, i teoretyczne, i historyczne, i po prostu analityczne, interpretacyjne w tej warstwie świetnych odczytań już konkretnych tekstów literackich, które pani profesor proponuje. To jest zaledwie jeden nurt dominujący, organizujący całość opowieści, ale do niego dodaje się historiografia, dodaje się filozofia, dodaje się językoznawstwo, o którym wymieniliśmy przed spotkaniem kilka uwag, w którym czułem się, przyznaję, najmniej biegle. Szczególnie nie ukrywam, te wątki filozoficzne jakoś przyciągnęły moją uwagę, też z taką bardzo rozległą panoramą nurtów i szkoła lwowsko-warszawska i brytyjska filozofia analityczna i fenomenologia. Natomiast prolog z kolei pozwolił jakoś wejść właśnie w tę perspektywę nieco mi dalszą, czy czuję się mniej biegle w niej, właśnie językoznawczą czy lingwistyczną. I z tego powstała taka, powiedziałbym, niesłychanie misterna, ale też subtelna plecionka tych różnych metod badawczych integrowanych w taką bardzo spójną i zwartą całość. Drodzy Państwo, mam poczucie, że może nadużywam czasu, obiecałem, ale zbliżam się do finału. Zbliżam się już do finału. Pozostała ta czwarta kwestia, którą chciałbym podjąć. Niestety może najszerzej właśnie, ale ona też chyba jest zasadnicza i przy niej bym się nieco może dłużej zatrzymał, czyli przedmiot tej książki.
I zwierzę się lekturowo, bo przeczytałem ją dwukrotnie, ale z dość różnymi odczuciami. I ta druga lektura była radykalną korektą pierwszej. To w ogóle była inna lektura, po niedługiej zresztą przerwie. Otóż przyznaję się szczerze, że pierwsza lektura dała mi poczucie pewnego, może ośmielę się zauważyć, nadmiaru kategorii historyczno-politycznych. Po prostu spojrzenia jakby z takiej perspektywy historii i polityki, co, jak rozumiem, naturalnie, nawet w korespondencji z panią profesor, niedokładnie o tym pisaliśmy, ale w kontekście ta myśl gdzieś się chyba pojawiała, wynikało, jak rozumiem, z tej innej perspektywy francuskiej, zachodnioeuropejskiej spojrzenia na literaturę polską, ale też pewnie z tego podręcznikowego czy dydaktycznego przesłania czy przekazu książki, która oczekiwała jakby też na całe to złożone tło i kontekst polityczny. Ale przyznaję szczerze, miałem taki moment właśnie odczuwania, że to jest taka perspektywa może nazbyt zastępująca, powiem tak, i inne możliwe spojrzenie na literaturę tej drugiej połowy XX wieku. Natomiast druga lektura radykalnie to zweryfikowała i to poczucie gdzieś jakby zniknęło, rozmyło się, zneutralizowało się bardzo wyraźnie i miałem poczucie, że jest oczywiście ta perspektywa niesłychanie silna, może nawet dominująca. Polityka, historia, katastrofy historyczne, dolegliwości czy dokuczliwości naszego stulecia, jak to też nazwał Czesław Miłosz, czy też Ryszard Przybylski, bardziej dosadnie ohydnego stulecia. Więc to już była jakby taka lektura korygująca to pierwsze wrażenie. I teraz jakby pojawia się kwestia bardzo złożona moim zdaniem. Ośmielę się ją podjąć, ale nie wiem, czy ośmieliłbym się nawet sugerować rozwijanie dyskusji nad nią, bo ona jest niesłychanie złożona, poza tym daleko wykracza poza literaturę. Otóż to, co mnie bardzo zaciekawiło, wracam do tytułu książki, to są właśnie daty umieszczone w tytule i mniej rok 1989, bo on jest jakoś naturalnie zrozumiały, trudno go kwestionować. Wiadomo, że dziś o cezurach w historii literatury myślimy inaczej, bardziej relatywnie, subtelnie, elastycznie, ale ciągle nimi operujemy, a zwłaszcza w książkach typu syntezy czy monografie. Natomiast nieco bardziej zastanowił mnie rok 1939 i wybranie tej właśnie daty jako cezury otwierającej opowieść pani profesor. Bo ja myślę, że z tego wynikają bardzo istotne konsekwencje i wyniknęły jakby w tej książce bardzo właśnie konsekwentnie. A też był to moment, kiedy porównałem ją, tak jak to już uczyniłem chwilę temu, z innymi syntezami tej literatury drugiej połowy XX wieku. I właściwie wszystkie te syntezy Tadeusza Drewnowskiego, Anny Nasiłowskiej, Mieczysława Dąbrowskiego, nie będę przywołał ich tytułów, operują nie 39 rokiem, lecz 44 lub 45, powiedzmy 44 łamanym na 45. I oczywiście z tego wynika pewna konsekwencja, taka powiedziałbym znacznie czy daleko wykraczająca poza literaturę. To znaczy, jak my właściwie rozumiemy historię Polski tak naprawdę, bo nie literaturę i losy polityczne tego kraju właśnie w ciągu tych kilku ostatnich dekad XX wieku. Tamte syntezy, czy ich autorzy rozumowali jakby tak. Wojna i okupacja jest mimo potężnej katastrofy dalszym przedłużeniem dwudziestolecia. Ciągle jeszcze.
to dwudziestoleci w jakichś formach trwa, załamanych, zrujnowanych, ale jednak obecnych, a one też jakoś wkraczają pewnie w PRL. Wybór 1939 roku, ten porządek, czy to myślenie jednak odwraca, prawda, czy jakoś mu przeczy, czy jest po prostu inne, najzwyczajniej mówiąc. I wskazuje, że właściwie ten ciąg potwornych katastrof, które dotknęły Polskę, jakby no właśnie wtedy się zaczął. W tym momencie, przy tej cezurze, przy tej dacie i pozwolił, że tak powiem, użyć kategorii totalitaryzmu do całości tego przedziału historycznego między 1939 i 1989 rokiem. Przy czym od razu chcę zastrzec, że oczywiście pani profesor nie dokonuje mechanicznego zrównania lat wojny i okupacji z okresem PRL-u. To nie jest jednopoziomowe czy równorzędne, absolutnie nie. Niemniej no jakby ta optyka, czy kategoria, czy pojęcie totalitaryzmu jest jakoś nadrzędne i łączy, spaja całość opowieści o tych dwóch fragmentach nierównych chronologicznie. I właśnie to jest moment, kiedy się otwiera dyskusja trwająca właściwie od 1989 roku w Polsce i dlatego, ponieważ ona ma już taką tradycję oraz jest tak zawiła i zawikłana, to ja z pewnym niepokojem nie chcę jej otwierać nawet, prawda? A jeśli się spontanicznie zawiążę, no to nie na moją odpowiedzialność. Jak rozumieć PRL po prostu? Co to był za fenomen, za zjawisko, za czas? Czy optyka totalitarna jakby go tłumaczy w całej pełni? Co to był za totalitaryzm? Może 3/4 totalitaryzm, może pół totalitaryzm. To angażuje oczywiście różne opcje ideologiczne. Jestem najdalszy w tej chwili od ich angażowania, tym bardziej jakichś moich prywatnych upodobań czy opcji. Ale myślę, że propozycja pani profesor w tym sensie jest niezwykle interesująca, bo stawia pewien zasadniczy problem dla rozumienia no, tak naprawdę 40 lat polskiej historii i polskiej kultury. Taki właśnie sposób. I właściwie już zmierzając do finału tej kwestii przedmiotu, to można by rzec, że cała ta książka moim zdaniem jest niesłychanie kompleksową i wnikliwą odpowiedzią, jak kultura polska radziła sobie z, użyjmy terminu pani profesor, systemem totalitarnym. I właściwie mamy całe spektrum tych radzeń sobie, tych sposobów radzenia sobie. Gry z językiem, ironia i parodia, ucieczka w prywatność, ucieczka w uniwersalizm. Właściwie nawet nie chcę kontynuować tej listy, bo no jakby pani profesor, ta lista nie porządkuje książki, ale jakby nieustannie można by dopisywać do niej kolejne teksty czy kolejnych autorów ilustrujących te różne gesty czy zachowania pisarzy polskich wobec totalitaryzmu. I teraz zmierzam właściwie już do takiej puenty. Mam takie poczucie, że książka w niezmiernie ciekawy sposób łączy w efekcie dwie perspektywy. Mianowicie lokalną i uniwersalną. I to takie, powiedziałbym, skrajnie wyraziste perspektywy. Z jednej strony jest bardzo lokalna, bo to jest przecież opowieść o przygodach, perypetiach pewnej kultury z systemem totalitarnym przez kilka dekad, w konkretnym miejscu Europy, w konkretnych realiach geopolitycznych czy uwarunkowaniach politycznych wręcz, w konkretnym kontekście społecznym i ekonomicznym. Ale z drugiej strony właściwie, jak mówią prawnicy, to jest kazus tak naprawdę. To jest kazus.
I właściwie, powiem szczerze, poczułam jakąś dumę, jakiś rodzaj dumy patriotycznej, że oto to taka przewrotna duma, kultura polska, co zresztą pani profesor zaznacza, okazuje się w tej książce pewnym uniwersalnym modelem. Modelowa jest. I to nie jest chyba tylko tak, że to pani profesor ją tak wymodelowała, że ona się stała modelem, przepraszam za tę tautologię, tylko rzeczywiście książka to pokazuje, że kultura polska może być traktowana jako wzorcowa dla pewnej sytuacji kultur, już nie wiem jakiej Europy, wschodniej, środkowo-wschodniej, środkowej, najbliższe jest mi jednak myślenie o tej kulturze, w kategoriach środkowej Europy, wolę tak, prawda, niż jakoś wschodniej czy wschodnio-środkowej. I że te wszystkie prawidłowości tak świetnie w tej książce rozpoznane, na przykładzie, operując tym modelem czy wzorcem polskiej kultury, można jakby odnieść do zjawisk dotyczących krajów tak zwanego dawnego bloku, czy w ogóle Europy Środkowej. I teraz, zatoczywszy koło, wracam do tego dydaktycznego przeznaczenia książki, ale dydaktycznego na nieco innym poziomie, bo już myślę nie o studentach, tylko w tym momencie mam takie głębokie poczucie, że ta książka w obu warstwach, i tej bardzo lokalnej, i tej bardzo uniwersalnej. Jak widać, to w ogóle jest żywy dowód, że głęboka lokalność może się stać znamienitą uniwersalnością. Może dzięki temu zainteresować specjalistów z bardzo różnych dziedzin, nie tylko literaturoznawców, językoznawców, historyków, politologów, socjologów, którzy znajdą dla siebie różne wątki, ale właśnie w takim modelowym jakby uformowaniu i opisaniu. I te wszystkie katastrofy, które dotknęły polską kulturę, będą czytelnicy z tych różnych dziedzin czy dyscyplin mogli jakoś odnieść czy porównać do katastrof, które nie chciałbym też budować jakiegoś takiego polskiego mitu, ale dotknęły też przecież kraje Europy Środkowej, w często nie mniejszym, często większym, to trudno w tej chwili porównać, stopniu. Drodzy Państwo, gorąco przepraszam. Miał być kwadrans. Panie profesorze, to ja myślę, że my wszyscy dziękujemy za tak bogatą lekturę. Bardzo Państwu dziękuję i za cierpliwość i jeśli wolno mi, to była to tylko sugestia czy propozycja jakby kierunków, możliwych kierunków rozwijania dalej naszej rozmowy, a bardzo bym był ciekaw też zupełnie innych kierunków niepomyślanych przeze mnie w tym wprowadzeniu. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz to zainspirujące z lektury, które myślę, że jak pan planuje, jakby zainspiruje nas na drogę różnych tematów dla dyskusji i na razie oddaję głos pani profesor, żeby odnieść się do uwag i do zagadnień, które już zostały mówione panem profesorom. Dziękuję bardzo. Najpierw dziękuję też dyrektorowi, panu Laurent Tatarenko, za zaproszenie tutaj do seminarium. To jest dla mnie wielki zaszczyt tu przedstawić swoją książkę. Bardzo sobie cenię tę współpracę francusko-polską tutaj w tym ośrodku kultury francuskiej i w Paryżu w tym ośrodku kultury polskiej. Także dla mnie to jest naprawdę wielka rzecz, za którą dziękuję. I oprócz tego oczywiście bardzo dziękuję profesorowi Tomaszowi Wójcikowi, który jest zresztą wielkim znawcą problematyki Europy w kulturze polskiej. W 2015 roku wydał książkę Strona Europy, literatura polska XX i XXI wieku. Tak.
Tak, chyba. Także tutaj to pan profesor tak skromnie siebie samego przedstawił, że jest mi aż naprawdę... Trochę się czuję tutaj za bardzo zaszczycona, uhonorowana przez pana profesora, dlatego że wobec wiedzy literaturoznawczej profesora literatury polskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, ja tylko jako, prawda, Francuzka, która doszła do tej literatury po wielu latach i naprawdę czuję się zupełnie na innym poziomie, ale bardzo jestem wdzięczna za taką wnikliwą lekturę. No i tutaj spróbuję się odnieść właśnie do tych wszystkich bardzo dla mnie budujących i ciekawych uwag. I najpierw ten paradoks właśnie, że to jest, jak można coś takiego napisać, które może być zarazem esejem i podręcznikiem. I moja sytuacja jest taka, że ponieważ zadałam sobie takiego trudu, żeby mówić o literaturze polskiej dla publiczności francuskiej, to ten gatunek podręcznikowy jako sam się w ogóle narzucił. To jest bardzo i bardzo się cieszę, że to jakoś przekonująco się wyraziło, że to przekonało pana profesora, bo to mogło być bardzo, to było bardzo ryzykowne, bo w pewnych momentach pamiętam, że czy warto je się o tym wspomnieć, czy to powtórzyć, i właśnie te tło historyczne, takie dużo jest bardzo notatek dla Francuzów w tej książce, zwłaszcza na początku. Nawet takie proste rzeczy, tak jak co to jest Druga Rzeczpospolita. Przeciętny czytelnik francuski nawet o tym nigdy nie słyszał, albo bardzo rzadko. A co to jest wojsko Andersa, takie rzeczy, co to było Armia Krajowa, to w ogóle i Powstanie Warszawskie. To prawie bardzo mało się wie, bo tu się mili też powstanie w Gdzie, powstanie warszawskie i te wszystkie właśnie wydarzenia historyczne jakoś się same narzuciły, chociaż ten paradoks to znaliśmy bardzo dobrze z mężem tutaj, profesorem Andrzejem Włodarczykiem, bo właśnie w okresie bardzo ciężkim dla kultury polskiej, po wybuchu stanu wojennego, postanowiliśmy opublikować takie pismo, które będzie poświęcone nie polityce, tylko sztuce i literaturze. I wyszło, że jednak bardzo dużo mówiliśmy o tym, co się działo w Polsce w roku 82. I ten paradoks to jest jakoś... To należy do tego okresu tej polskiej kultury, ale mnie interesuje właśnie to, jak kultura polska potrafiła się podnieść się ponad to tło historyczne, ponad wezwanie takie społeczne, polityczne. I w ten sposób zadać pytania, które to są pytania uniwersalne dla kultury ludzkiej. Problem na przykład, to jest, dla mnie to jest w ogóle centralny problem, jak w takim okresie, kiedy kraj jest poddany takim katastrofą, jak znaleźć środka, żeby wyrazić to, co człowiek doświadcza w takich warunkach. I tutaj może pani pokaże następny obraz Beksińskiego. Trochę dalej jest tam niesie obraz Beksińskiego, trochę dalej. Jeszcze dalej, tak. O, tutaj, tak, to jest to.
I więc co chcę przez to powiedzieć, że tutaj należy znaleźć artystyczne środka, żeby mówić o niewypowiedzianym. Na przykład poeta Tadeusz Różewicz, który otwiera cały ten okres swoimi wierszami pod tytułem Niepokój. On pisze, że on pisze: nienazwane nazywam milczeniem. Doszło do takiego ogromu tej katastrofy, że język sam prawie się złamał nad tym problemem. I to jest bardzo ważne. Zresztą niedawno, bo jeszcze w tym miesiącu, w numerze francuskiego pisma Europe, to jest takie pismo literaturoznawcze i też kulturoznawcze, które już obchodzi 101 rok swojego życia. To jest i w tym numerze profesor Alice Catherine Kals właśnie z Ameryki to mówi właśnie, że odwołując się do imperatywu przetrwania, literatura polska wybrała etyczne zobowiązanie paktu ludzkiej solidarności. Oczywiście ona to napisała po francusku, bo to jest pismo francuskie wydane w Paryżu, ale to jest właśnie ten problem. I myślę, że z punktu widzenia właśnie czytelnika francuskiego i z punktu widzenia nauczyciela kultury polskiej we Francji, właśnie znalazłam się przed tym problemem, jak przybliżyć Francuzom te problemy, z którymi się zmagali Polacy i jak pokazać rozwiązania artystyczno-literackie. I tutaj powiem coś takiego. Pan profesor powiedział, że nie wiadomo, jak zrozumieć PRL. Nie chodzi o to, jak zrozumieć może nie PRL, ale albo kulturę PRL, albo literaturę PRL. I tutaj ja chcę zrobić takie porównanie. Co to jest literatura romantyczna? Literatura romantyczna już nie jest znana jako literatura rozbiorów. Nie mówi się, to jest literatura rozbiorów. I pisząc tę książkę, zbierając te wszystkie prace o różnych pisarzach, moim celem było znalezienie sensu tej kultury, tego okresu. I myślę, że ten sens należy szukać nie tylko w formie słownej, ale też w formie na przykład muzyki, w formie sztuki plastycznej. I tutaj oczywiście jest to dwa, w tym moim przedstawieniu są dwa obrazy Beksińskiego, ale przez cały ten okres ja też żyłam razem z malarstwem Jana Lebensteina, który wystawiał swoje dzieła w Galerii Lambert, właśnie, która była prowadzona przez państwa Romanowiczów. I też jest Abakanowicz. I właśnie moim zadaniem było zrozumieć, co wszyscy ci artyści wyrażają tymi nowymi formami, które są nieznane w sztuce poprzedniego okresu. I dlatego tutaj zdaje mi się, że ten przełom 1939 roku jest ważny. I na przykład bardzo mało, bo nie miałam czasu mówić o Baczyńskim, o Krzysztofie Baczyńskim, ale to już i wszyscy młodzi poeci Powstania Warszawskiego i wiersze, dramaty, które pisali,
to już jest nowa poetyka, całkiem dla mnie nowa poetyka. I potem to się to nabierze naprawdę wyraźny kształt u Różewicza, ale to jest właśnie taki okres zupełnie nowy. I też chciałam powiedzieć, jako Francuzka wychowana w Paryżu, oczywiście urodziłam się po wojnie. No, moi rodzice jednak żyli podczas wojny, to także naprawdę jeszcze się słyszało w moim dzieciństwie o wojnie. Ale wtedy, kiedy się zapoznałam się z polskim doświadczeniem wojny, to byłam naprawdę, nie wiem jak to nazwać, zdruzgotana, czy ja nie wiem. To było coś, co nie miało nic wspólnego z doświadczeniem Francuzów. Nawet wiersze, są słynne wiersze Éluarda, Aragon, o ruchu oporu we Francji, o tym na przykład, o tych dwóch żołnierzach ruchu oporu, Francuzach, którzy przeżywają razem w jednej celi ostatnią noc przed egzekucją. Ale to wszystko, to jeszcze nic nie było, dopóki nie odkryłam polską sytuację. Jeszcze powiem, pan profesor, bardzo wydaje mi się, że osiągnęłam swój cel, jeżeli udało mi się, no przede mną robili to znakomicie badacze Polski, przekonać do dzieła Zofii Romanowiczowej, która całe życie dorosłe, całe życie pisarki po wyjściu z obozu Ravensbrück spędziła we Francji. I to jest też bardzo ciekawy pisarz, bo to jest pisarz, śmiem powiedzieć, prawie polsko-francuski, bo ona studiowała literaturę francuską na Sorbonie, gdzie się znalazła w 1946 roku. I ona to właśnie opisuje na przykład takie coś, o czym ja nie słyszałam w swoim doświadczeniu czytelniczki francuskiej, tych świadectw ludzi, którzy przeżyli wojnę. Na przykład taka młoda dziewczyna, która mówi, przygotowując się do matury, cieszy się, że boi się egzaminu, a nie boi się, że jutro ją rozstrzelą. I tego nie było w literaturze francuskiej. Ale oprócz tego Romanowiczowa potrafiła to przekazać wielkim kosztem literackim. Ona użyła do tego, bo to jest ten problem nienazwany, nazywam milczeniem, problem, jak mówić o tym. I też jeszcze raz zacytuję Tadeusza Różewicza, który jest ogromnym pisarzem polskim, bo zarówno w prosie, w dramacie, jak i w poezji to wniósł, no, po prostu stworzył całą literaturę współczesną. I on w pewnym opowiadaniu mówi o tym, że jakiś konferencjer, który chciał opowiadać o swoim doświadczeniu byłego więźnia obozu nazistowskiego, to on jeździ w ogóle po wsiach i tam różne konferencje przedstawia. I jemu się śni w pociągu, bo on śpi w pociągach nocnych, jeżdżą z jednego końca kraju do drugiego i nagle straszny sen mara. Śni mu się, że on próbuje przedstawić swoje doświadczenie obozowe, a tu publiczność się śmieje i rzuca w niego zgniłymi jajkami i pomidorami. I tutaj jest to pytanie, w jaki sposób trzeba znaleźć zupełnie nowy język, żeby mówić o rzeczach niewypowiedzianych. I to jest to pierwsze. Zresztą ten prolog mój, to się ukazał w wersji polskiej. To był zbiór o humanizmie w literaturze polskiej. I właśnie Kryzys języka w literaturze polskiej to było właśnie wydane w Polsce już może jakieś 10 lat temu.
To jest właśnie ten centralny problem, jak jakimi środkami artystycznymi, tutaj mamy środki właśnie wizualne, które są do niczego nieporównywalne. I tak samo w literaturze. Teraz, jeżeli chodzi o gatunek powieści, tutaj jest coś bardzo ciekawego z punktu widzenia właśnie komparatystyki francusko-polskiej. We Francji bardzo słynny jest nouveau roman, prawda? Nowa powieść. I też dla mnie było zaskoczeniem, kiedy do ręki dostałam książkę Konwickiego Kompleks Polski. Przedtem czytałam Nathalie Sarraut lub Michel Butor La Modification, Modyfikacja. Konwicki też uprawia nową powieść, bo jest obecność, nie wiem, czy go nazwać narratora, czy pisarza w swoim dziele, jest, oprócz tego jest problem achronologicznej narracji całkiem, układ wszystkich wydarzeń nie w porządku chronologicznym, tylko w takim porządku, który będzie jak najbardziej przekonywującym dla czytelnika. No i tutaj biorę książkę tego Konwickiego. Najpierw u Butora straszny problem. Jedzie pan z Paryża do Rzymu, wtedy jeszcze pociągami się jeździło. Ale tak, to była bardzo fajna podróż, bardzo przyjemna podróż. Całą noc się jechało, wyjeżdżało się z Paryża. No i ten podróżnik w tej powieści, Modyfikacja, przeżywa na nowo swoje życie i ma straszny problem. W Paryżu mieszka jego żona, a w Rzymie jego kochanka. I to jest rozstrzygnięcie, jak wyjść z tej sytuacji. A tutaj widzę u Konwickiego powstanie styczniowe. Młody oficer wraca z Włoch, pochodzący zresztą z Wilna, tak jak Konwicki, wraca z Włoch i poświęca się powstaniu. I na końcu jest takie pytanie, bo oczywiście to jest klęska. Czy warto było? I ciężar tego pytania, takiej powieści nowoczesnej, gdzie pisarz sobie swobodnie układa te wszystkie wątki, był dla mnie niesamowity. I tu zrozumiałam, że wszelka technika literacka może być używana do jakiegoś celu. I jest zawsze problem, był problem już w okresie Młodej Polski. Czy może być sztuka dla sztuki, czy musi być sztuka na jakiś cel. I tutaj w moim zrozumieniu literatury, literatury współczesnej i myślę, że nawet nie tylko pisarze polscy, ale pisarze właśnie, którzy przyszli po wszystkich eksperymentach, bardzo, bardzo takim odważnym, odważnej, po odważnej dekonstrukcji sztuki klasycznej, sztuki tradycyjnej, aż do tego stopnia, że może sztuka słowa może być tylko muzyką, może być tylko formą i nie potrzebuje treści. I okazuje się, że razem idąc też z wyszukiwaniami filozoficznymi drugiej połowy XX wieku, po właśnie II wojnie światowej, okazuje się, że tekst, który nie prowadzi do jakiegoś sensu, jednak jest nieciekawy dla czytelnika.
I to znaczy, że wszystkie warstwy językowe, te wspaniałe na przykład aliteracje, te wspaniałe gry dźwiękami, tak jak u Baczyńskiego, to wszystko musi być, musi służyć wyrażeniu nie tezy takiej politycznej, tezy narzuconej z zewnątrz. Musi służyć ta forma literacka, ta forma artystyczna, musi służyć temu sensowi, który pisarz, do którego artysta dąży. Bo jeżeli człowiek decyduje się napisać książkę literacką lub filozoficzną, malować obrazy artystyczne, to znaczy, że coś chce wyrazić. I właśnie ten problem wyrażenia tutaj w obecności takiej skrajnej, takiego skrajnego doświadczenia zmusiło do wysiłku, do wielkiego wysiłku artystycznego. Jak można patrzeć na... Państwo na pewno znają, bo to właśnie ja pamiętam w dzieciństwie moje pierwsze zapoznanie z tymi wagonami porąbanych ludzi, jak mówi o tym Różewicz, prawda, w swoich wierszach opublikowanych w 1946, pokazywano nam w filmach czarno-białych, zresztą wtedy to było, chociaż istniał kolor, potem to wyszło, że niektóre filmy tego okresu to jednak są kolorowe, ale jakoś zawsze widziałam w dzieciństwie na przykład otwarcie obozów nazistowskich, takie, to zawsze było takie obrazy czarno-białe. I co taki artysta jak Beksiński? Beksiński, prawda? Tak? Przepraszam, podzieliłam się, bo taśma kolorowa była limitowana co do metra, a do biało-czarnych był dostęp, więc to nie tylko. Nie zawsze się kryje coś bardzo głębokiego, ale czasami, tak, ale czasami rzeczywistość po prostu. No, dziękuję za tę uwagę, bo ja uważam też, że w literaturze, zanim dojdziemy do jakiejś filozofii, musimy patrzeć na słowa, na dźwięki, na składnie. I to jest dla mnie też bardzo ważne, bo bez tego, bez tego ciała, tej literatury, to nic nie ma. To jest bardzo ważne, tak. Co chciałam jeszcze powiedzieć? No, co do problemu kanonu literackiego, też chciałam powiedzieć, że miałam szansę właśnie uprawiać literaturoznawstwo jako dziedzinę dodatkową. I wtedy właśnie miałam takie podejście, że wybieram pisarzy, o których w ogóle przedstawiałam jakieś wykłady studentom, wybierałam takich pisarzy, do których z którymi mnie jakaś głęboka empatia łączyła. I dlatego ta książka to nie jest całkowity podręcznik o literaturze polskiej. To jest pewien rodzaj tej literatury tamtego okresu. Także jest bardzo dużo wielkich pisarzy, o których w ogóle nie wspominam. Bo nawet to, że nikt nie ma czasu o wszystkim mówić, prawda? To nawet Mrożek o tym bardzo śmiesznie napisał. Mojego dzieła o wszystkim nigdy nie skończyłem. Także wiadomo, że zwłaszcza człowiek, który tak dorywczo się tym zajmował i nie miał dosyć czasu, bo wiadomo, że na uniwersytetach dla badań naukowych, dla badań nie mamy dosyć czasu. Więc co tu mówić? Ale o to chodziło mi, żeby wybrać pisarzy, w których poczułam jakiś wspólny stosunek do świata otaczającego.
I tu bardzo dziwnie, bo kto by pomyślał, że w moim odczuciu może być coś wspólnego między takim Stachurą a Gombrowiczem. No, zresztą teraz jest nowa faza badań dzieł Stachury. Doktoraty zostały napisane, bardzo ciekawe, na KULU, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I to już poważnie traktują Stachury. Oprócz tego, z mojego punktu widzenia francusko-polskiego, to było bardzo ciekawe, dlatego że Stachura należy do tych pisarzy, których zresztą moja koleżanka Bronisława Ligara nazywa dwujęzycznymi pisarzami. Ona zaczęła od pisarzy romantycznych, którzy mieszkali w Paryżu w okresie właśnie rozbiorów. I Edward Stachura ukończył szkołę średnią we Francji, zanim wrócił do Polski z rodziną. To był doskonale dwujęzyczny człowiek, ale jednak wybrał język polski. Ale on miał taki wgląd w ten język polski z zewnątrz. I dlatego też wymyślił coś takiego niesamowitego jak podmiot się. On napisał całą powieść bez użycia zaimka osobowego ja, tylko się. I oprócz tego, dlatego że tu to istnieje w języku włoskim, ale nie istnieje w języku francuskim. Forma bezosobowa, si vende, po włosku się mówi, a po francusku nie można powiedzieć sprzedaje się, se vend, nie, tego się nie mówi. Więc to go zainteresowało i ponieważ miał za zadanie skonstruować odpowiedź na otaczający jego świat, na ten świat, który opierał się na filozofii dialektyki marksistowskiej. W takiej filozofii najważniejszy był czyn, najważniejszy był podmiot kognitywny, człowiek jako podmiot, który poznaje i przekształca świat otaczający. A tutaj doświadczenie, ciężkie doświadczenie życia codziennego, i tutaj też bym wspomniała o poecie Grochowiaku, można wspomnieć również o powieściopisarzu Marku Chłasce. Ci pisarze nie mogli się pogodzić z tym modelem, który był narzucony przez oficjalną ideologię partii, która rządziła wtedy Polską. I musieli znaleźć sposób wyrażania ich swojego doświadczenia. I właśnie doświadczenie, że świat zamiast iść z siekierą na świat, zresztą jest taka powieść tego Stachury, siekierę zada, to człowiek nie tylko musi rąbać to drzewo, ale musi się do tego drzewa przybliżyć, musi się utożsamić z tym lasem. I to jest właśnie taka postawa, która też wydaje mi się podobna do postawy filozofii Dzen. I tutaj posługiwałam się książką profesor japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Agnieszki Kozyry, bo zdaje mi się, że to nie jest ta bardzo oddalona, klasyczna, średniowieczna filozofia Dzen, tylko to jest już filozofia Dzen, która poznała filozofię zachodnią,
początku XX wieku i stworzyła nową syntezę. Jest Nishida Kintaro, to osiągnął. I tutaj nie mówię, że moi pisarze polscy, o których w ogóle rozprawiam w tej książce, oni znali tę całą filozofię, współczesną filozofię japońską, która jest spotkaniem właśnie z fenomenologią, bo dużo bardzo młodych studentów japońskich jeździło przed II wojną światową do Niemiec na wykłady właśnie Husserla, Heideggera. Ale co wyszło? Wyszło tak, że wobec wezwania potrzeby znalezienia nowej formy filozofii i nowej formy literatury, jakoż swoimi środkami pisarze, których wybrałam, właśnie odkryli jakiś nowy sposób obcowania ze światem. I ten sposób jest taki, może tutaj to ja wezmę trochę swoich, to trzeba, trochę dalej będzie, poszukamy trochę dalej, tu jeszcze dalej. O, i to, tak. Od filozofii czynu do empatii. I tutaj na przykład jest tutaj pisarze wkraczają na takie tropy, które były równoległe tropy nauki wieku. Nastał koniec determinizmu i naukowcy nauczyli się posługiwać się probabilistycznymi rachunkami i jakoś ustosunkować się do przypadku. I tutaj to jest bardzo ciekawe, że słynny pisarz Stanisław Lem napisał książkę pod tytułem Filozofię przypadku w 1968 roku. I wtedy, kiedy filozof Michał Heller, który jest astronomem, astrofizykiem i filozofem, on napisał też filozofię przypadku. Bardzo ważny jest ten przypadek w przeżyciu człowieka okresu totalitaryzmu. Może dalej? Właśnie tutaj. Jeszcze mam trochę czasu. Pudo, żeby było trochę czasu na pytanie. I tutaj Romanowiczowa opowiada w pewnym momencie, kiedy więźniarka po prostu wysiada z tego transportu, z tego pociągu, który ją zawiózł do obozu niemieckiego. I tu ona ma w swojej kieszeni, ona ma pastylkę cjanu i ona myśli, że teraz to jest moment, bo nie chciała zażyć tego cjanu w wagonie, bo widziała, jak umierają na stojąco. I mówi, co za głupie, miałam przesądy, że nie chciałam być po życiu, być martwa na stojąco wśród żywych. I wysiada z tego pociągu, a tu widzi dziewczynę ze swojego miasta, i tak się cieszy, że już nie chce i chce dalej żyć. I ona pisze tak. Samo życie, przeżycie jest cudem i przypadkiem. A tutaj można by też zacytować pracę współczesnych biologów. Mieliśmy takiego francuskiego biologa, teraz jego nazwisko mi, Le hasard et la nécessité. Kto to napisał? Mogę znaleźć tego. Bardzo słynna książka francuskiego biologa lat 70. I poznali, że właśnie w tym
nawet w tej teorii ewolucji przyparzyć. Przepraszam, Jacques Monod. Tak, chyba Jacques Monod. I więc to jest to i tutaj ten przypadek i ta wolna wola, to może dalej przypadek zobaczymy u Szymborskiej. No właśnie, przypadek bardzo dużo gra rolę w poezji Szymborskiej. I to też jest odpowiedź na to, że człowiek nie może być, niestety próbowano nałożyć na Polaków po wojnie taką filozofię, że trzeba się dalej bić, trzeba zbudować nowy kraj, trzeba odbudować, no zresztą odbudowali jednak, ale to wszystko było jednak, człowiek jest bezradny wobec przypadku. I oprócz tego jest właśnie ten cytat Karpowicza, który jest na początku tej książki. I to jest może tutaj ważne, że jest słowo los, los człowieka. Bądź przygotowany na zwykły los człowieka, który w dodatku musi być Polakiem pomiędzy młotem rzeczywistości a kowadłem marzeń. Karpowicz to pisał w jeszcze w sierpniu, wtedy, kiedy ta Solidarność w Gdańsku była w pełnym rozkwicie i wszyscy na całym świecie się cieszyli, że wreszcie zapanuje wolność za żelazną kurtyną. Może dalej jeszcze? No ironia to już było, nie, to tam gdzieś dalej. Dalej. O, i jeszcze, tego nie będę miał. Tak, poezja negacji, tu, ja i świat właśnie. Tutaj, bo mówiłam o chcę zostać właśnie w jakimś, przy niektórych problemach, bo nie zdążę miała wszystkiego omawiać. I tutaj jest ten problem właśnie unikanie zaimka ja u Stachury. I to unikanie tego zaimka to jest cała filozofia, która może być porównana z filozofią właśnie daleko wschodnią. Matsuo Basho to jest jednak poeta już klasycznego haiku. I on pisał tak: nie możesz narzucić swojego ja bambusowi, jeżeli chcesz zrozumieć, co to jest bambus. Jeśli chcesz poznać bambusy, sam się stań bambusem. To znaczy ta empatia, a nie czyn przekształcający środowisko otaczające. I było to u Białoszewskiego, u Herberta, u Szymborskiej. Tak, może dalej. Będzie właśnie tutaj ten wiersz Herberta o kamieniu, no i wiersz Szymborskiej, rozmowa z kamieniem. Tutaj jest właśnie ten podmiot poznający wobec świata zewnętrznego i najgorszy obiekt poznania to jest ten kamień, do którego nie można wejść do środka. Kamiki nie dają się oswoić do końca. Będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym. Jeszcze wypełniony dokładnie kamiennym sensem ten kamik. Proszę dalej. No i właśnie Stachura dołożył wszelkich sił i użył wszelkich językowych i stylistycznych środków, aby zlikwidować bolesny dystans między podmiotem a przedmiotem. I wtedy on to nazywał człowiek ja, człowiek cierpiący i chciał na jego miejsce właśnie wprowadzić taki podmiot się, który potrafi się zanurzyć w kontemplowanym przedmiocie. Proszę dalej. No i tutaj jest ostatni w ogóle koniec tej powieści się u Stachury. Bardzo przypomina styl
mistyczny styl pisarza francuskiego, który też był matematykiem, Blaise Pascal, i który właśnie w pewnym momencie miał doświadczenie mistyczne i zupełnie się nawrócił do religii. I jest styl, budowa zdania jest bardzo podobny do budowa zdania u Pascala. To jest w tym ostatnim bardzo krótkie zdania i taki, tak jakby przyspieszenie tego rytmu dalej. No i tutaj zamiast przekształcenie świata, współczucie do świata. A u Białoszewskiego mam wspaniały przykład. Tutaj to jeszcze dalej, jeszcze. A nie, to nie było. No to jeszcze opowiem, to jaki był przykład, może to było przedtem, przykład Białoszewskiego. Białoszewski pisze o swoim starym piecu, piecyku. Jest? Nie? Przedtem może? Nie wiem, gdzie to jest. A, ślad. Tak, to jest dalej. Nie przedtem. O, i to jest to. To jest to. I to jest niesamowity wiersz. Takich wierszy nie widziałam. No może ja też jestem nieukiem wynik literatura, ale mnie się wydaje, że to jest naprawdę jakieś wydarzenie literackie. Moja niewyczerpana oda do radości. Mam piec podobny do bramy triumfalnej. Zabierają mi piec podobny do bramy triumfalnej. Oddajcie mi piec podobny do bramy triumfalnej. Zabrali. Została po nim tylko szara, naga jama. Szara, naga jama. I to mi wystarczy. Tu już nie powtórzę, ale tutaj na pewno jest. I chciałam powiedzieć, że w tej całej filozofii zawsze jest uśmiech, zawsze jest dystans wobec ciebie samego. Tutaj wyraźnie poeta Białoszewski śmieje się ze swojego naśladowania fonetyki japońskiej. I nawet chciałam powiedzieć, że pani profesor Kozyra mówi o paradoksie właśnie w filozofii dzen i o połączenie sprzeczności. I tutaj to jest bardzo śmieszne, bo jama w języku polskim to jest dziura, a w języku japońskim to jest góra. Nie wiem, czy Białoszewski to wiedział, ale to na pewno ten uśmiech jest u tych pisarzy, też jest. Bardzo ochronny na ten temat. Bardzo dobra. A jeszcze dalej, to jeszcze chciałam, potem mam cytat. Po referacie języka na temat języka rzeczywistości. No problem czasu właśnie to też jest związane, bo czas w filozofii marksistowskiej pozwala na zbudowanie nowego świata. A jak, kiedy człowiek wybiera doświadczenie chwilowe, to odbiera sobie tej możliwości, prawda? Ale z drugiej strony ma inne przeżycie. I tu jest u Szymborskiej też. No, można to ten wiersz Szymborskiej zobaczyć. To, dla mnie to jest opis Bieszczad. Bo to są takie góry, pagórki, takie bardzo łagodne. I tutaj myślę, że to jest odpowiedź też filozofii Goethego. Bo tutaj ona pisze, jak okiem sięgnąć, panuje tu chwila. Jedna z tych ziemskich chwil, proszonych, żeby trwały. Tak, dalej. To można pominąć. To teraz dalej, będzie dużo dalej. No tak, może to jeszcze jedno słowo powiem, że paradoksalnie te wątki dalekowschodnie dla mnie są ważniejsze u pisarzy, którzy w ogóle nie wspominają o filozofii japońskiej, niż u
poetów, którzy sami pisali haiku. Jest nawet, rozmawiałam na ten temat z kolegą polonistą japońskim, profesor Tokimasa Sekiguchi, i właśnie on znalazł wspaniałe przykłady współczucia ze światem, który przypomina filozofię, współczesną filozofię dzen u Szymborskiej i u Herberta. No, u Herberta to jednak był opis tego, jak cesarz Hirohito wsiada do pociągu. Ale u Szymborskiej w ogóle nie było słowa. Ona ma taki wiersz, ale który jest nieudany według nas, trochę z nas tu daleko wschodniej kultury, tam o tym ludzie na moście. Nie tu ona jest bardzo, ona jakoś jakaś konwergencja niej myśli, właśnie ten przypadek, to współczucie. Na przykład ona mówi, że kiedy to było, że ja zgubiłam pióra, sierść, że człowiek się stał człowiekiem oderwanym od całej przyrody. Tak, to w takich wierszach można zobaczyć inne podejście do otoczenia niż w filozofii właśnie no, marksistowskiej. Wówczas to była może pozytywizm kiedyś, ale wtedy to tło dla takich poetów, dla takich pisarzy, dla takich filozofów, i też bym chciała powiedzieć o problem śladu filozofii Barbary Skargi. Też jest bardzo ciekawy. Tak? Może nie mam dużo czasu, także muszę dalej. To jest właśnie tak u Barbary Skargi, dalej. No i to jest jednak, mnie się wydaje, że tutaj ten okres od, to znaczy ta katastrofa kultury zachodniej, te obozy, prawda, zagłady podczas II wojny światowej, potem ta zagłada masowa w Związku Sowieckim, która trwała wiele lat. Zresztą w literaturze polskiej też są wspaniałe świadectwa, bo naród polski tak samo był wywożony do obozów sowieckich, jak i naród rosyjski. Tak samo to trwało 25 lat dla Polaków. Jeszcze przed wojną, bo te części Polaków, byli Polacy, którzy linia Curzon zostawiła poza Polską, i oni byli pierwszymi, no, pierwsi doświadczyli właśnie deportację na Syberię i tak dalej. No, nie mówiąc już o Ukraińcach. Zresztą Skarga opisuje, że jak się znalazła w Syberii, to najlepsi jej przyjaciele byli właśnie Ukraińcy, którzy też tam żyli daleko od tego. Więc ta filozofia Heraklita, która jest opozycją do filozofii Parmenidesa, to jest właśnie nurt, który istnieje w kulturze zachodniej od samego początku też. Tylko że w takim okresie to ten drugi nurt, który został bardziej podziemny w kulturze zachodniej, który był najważniejszym nurtem w kulturze wschodniej, ale z tego powodu też kultura wschodnia nie doszła do takich badań naukowych w naukach ścisłych. To też trzeba przyznać, bo jak jest tylko empatia i nie ma tego dystansu wobec podmiotu, to jest trudniej zbudować na początku, prawda, fizykę, chociaż teraz to już fizyka dochodzi do tego momentu, kiedy wie, że ten stosunek podmiotu badającego do swojego przedmiotu jest też bardzo ważny, ale to już jest wyższa nauka. Więc dalej. No i tutaj mi się wydaje, że też Polska
skorzystała ze swojej sytuacji na peryferii Europy. I tu może dalej pójdziemy, to Konwicki właśnie. No, wesołe wyrostki robaczkowe ślepej kiszki Europy. To tutaj Polacy nie tylko się chełpią, ale potrafią z siebie się śmiać. Dalej, manowce Europy, to jest usta chóry. No tak dalej, bo tego to nie będzie. Człowiek w zakątku kosmicznym, to jest doświadczenie jednak człowieka XX wieku. Tak, to są krańce, to nie są kresy, to są krańce jednak myśli europejskiej. Ten Heraklites jako krańce. Tak. Dalej. I tutaj właśnie chciałam porównać postawę tych pisarzy, których wybrałam, do postawy takiego pisarza francuskiego, którego uważam za outsidera, który był osamotniony w swoim czasie. I on napisał, zanim znalazł się w ogóle w sercu Francji, zanim przyjechał do i mieszkał w Paryżu, on jeszcze, kiedy mieszkał w Alger, on napisał książeczkę L'envers et l'endroit. I tutaj jest ten rodzaj doświadczenia, który spróbowałam określić u takiego Białoszewskiego, u Stachury, nawet u Gombrowicza, u Mrożka. I tutaj to jest tak, no, pozwolę sobie przeczytać to po francusku, bo to taki piękny język Albert Camus. C'est un après-midi de janvier qui me met ainsi en présence de l'envers du monde. Qui suis-je et que puis-je faire? Sinon, entrer dans le jeu des feuillages et de la lumière. Et quand donc suis-je plus vrai que lorsque je suis le monde? Je suis comblé avant d'avoir désiré. L'éternité est là, et moi, je l'espérais. A tutaj tłumaczenie z pomocą mojego męża Andrzeja Polarczyka, tu obecnego. To właśnie to styczniowe popołudnie tak stawia mnie w obliczu odwrotnej strony świata. Kim jestem i co mogę zrobić poza tym, że przyłączę się do gry liści ze światłem? Kiedyś więc jestem bardziej prawdziwy niż wtedy, kiedy światem jestem. Spełniłem się, zanim jeszcze zdążyłem zapragnąć. Wieczność jest tu, a ja za nią tęskniłem. I tutaj jeszcze jeden slajd. I tutaj będzie pisarz, niestety święte prawo chronologii tutaj jest nie postrzegane, bo jest właśnie, znalazłam taki bardzo ciekawy też cytat, to było w Tygodniku Powszechnym, Olgi Tokarczuk, ale ja myślę, że jednak młodzi pisarze, no młodzi, to znaczy pisarze nowej Polski, bo już pani Tokarczuk to już jest pisarz, prawda, dojrzały. Więc to pokolenie korzysta z doświadczenia tych pisarzy, o których mówiłam. I ona właśnie napisała tak, ona była chyba psychologiem, studiowała psychologię i interesowała się bardzo psychologią Junga. I ona tu cytuje, to jest po prostu cytat Junga pod piórem Tokarczuk, Olgi Tokarczuk. W istocie jest bardzo możliwe, że oglądamy świat z odwrotnej strony, że moglibyśmy znaleźć właściwą odpowiedź wtedy, gdybyśmy zmienili punkt widzenia i spojrzeli nań z drugiej strony, to znaczy nie od zewnątrz, lecz od wewnątrz. To, co mi się wydawało, było próbą właśnie nie tylko literatury, ale sztuki tego okresu. A jeszcze chciałam wspomnieć o muzyce. Muzyka Pendereckiego, muzyka Kilara. Myślę, że to jest całość sztuki polskiej. Nie ten
akurat ten nurt, bo oczywiście, że są inne, ale ten nurt w sztuce polskiej tego okresu mnie zainteresował. Ale broń Boże, nie utrzymuję, że to cała literatura tego okresu do tego się sprowadza. Ale to jest dla mnie jeden z najbardziej wartościowych wkład literatury polskiej do literatury światowej. A i zresztą pani profesor Kaus, która jest profesorem historii współczesnej Europy w Ameryce, wysłała mi link do, ukazała się książka zbiorowa w Ameryce, Polish Literature as World Literature. Jak się to może? W ten sposób można wejść na szerokie wody. Dziękuję bardzo i przepraszam, że trochę przedłużyłam. Nie, bardzo dziękuję, tak naprawdę również, że bardzo ciekawe mówienie. Właśnie pani profesor przyjmowała się, że mamy co mniej miejsce do literatury, ale przecież pani mówi raczej o życiu codziennym, ja powiedziałbym, to nawet możemy to porównywać nawet do historii, bo w historii jest taki nurt, to co w Brodele, była historia totalna. Można mówić, że pani nam przedstawia literaturę totalną w jakiś sposób. No i to otwieram na kilku minut, mamy trochę mało czasu, ale tak 10 minut pozwolimy sobie wziąć dla pytań, więc proszę, kto chce zacząć, może niby... Ktoś, no, może ja zacznę. Dobrze. Proszę bardzo. Najpierw kilka słów usprawiedliwienia. Jestem polonistką z wykształcenia, językoznawstwem i informacją zajmowałam się przez całe życie. Literatura, no tak jak każdy czytelnik, który chce się zorientować w literaturze polskiej współczesnej. Pierwsza uwaga. Druga to jest ta, że jestem z panią profesor Włodarczyk zaprzyjaźniona od wielu lat, więc może nie zawsze będę zachowywała tutaj oficjalnych form, które powinno się używać w takiej dyskusji. Trzecia uwaga jeszcze, że rzeczowniki polskie rodzaju męskiego uważam za nazwy gatunkowe, a nie deprecjonujące kobiety, więc jeśli będę mówiła o autorach, czy pisarzach, czy twórcach, nie wykluczam tutaj oczywiście kobiet. Na pierwsze pytanie pani profesor już właściwie odpowiedziała, które chciałam zadać, o kryteria doboru autorów, bo oczywiście to się od razu narzuca, no ale tutaj została to wytłumaczone, dlaczego właśnie tacy. Chociaż ja chciałam nawiązać do takiej ankiety, która została niedawno bardzo przeprowadzona wśród krytyków literatury. Nie pamiętam, kto przeprowadzał, któryś z instytutów. Do wybranych osób około 100 chyba została ankieta wysłana z prośbą o odpowiedź na pytania, którzy autorzy literatury polskiej zostali przecenieni, którzy zostali niedocenieni. I tu jest oczywiście też takie pytanie, ale nie będzie czasu pewno na tę dyskusję, które no, pani profesor zdaniem byli przecenieni, jeżeli chodzi o okres ten chronologiczny, który tutaj został nakreślony, a którzy niedocenieni i to od razu jest właściwie taka cezura, dlatego że mogą być zupełnie dwie różne oceny, to znaczy w okresie, kiedy właśnie tworzyli, czyli do roku 1989 i w krytyce literackiej po tym okresie. Tu jeszcze trzecia kategoria, która u pani profesor się pojawiła, taka, która nie została właściwie nazwana, to są ci, którzy byli nieobecni w obiegu literatury polskiej do 1989 roku, a którzy oczywiście są obecnie. I to tacy tutaj są, jak prawda, jak Bobkowski, jak w pewnym sensie również Gombrowicz i Miłosz, którzy tworzyli za granicą i w obiegu literackim byli niedostępni, jak Helen Grudziński również. No, o Romanowiczowie nikt właściwie wtedy nie wiedział. O ile tamci autorzy byli jakoś w świadomości obecni, o tyle o Romanowiczowej się w Polsce właściwie nie mówiło. To wielka
zasługa pani profesor, że przywróciła właściwie tę postać polskiej literatury. Chociaż jednak w 61 roku PIF wydał jej powieść. Wiem, bo byłam przecież na prezentacji i o tym się również mówiło. Oczywiście podtytuł tutaj między młotem rzeczywistości a kowadłem marzeń może być rozwijany w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o formę, ponieważ no, w tamtym okresie długo panowała estetyka, bo tu chodzi o formę socrealizmu właściwie, a tutaj głównie skupiłaś się na tych, którzy potrafili ominąć w jakiś sposób tę upadającą właściwie estetykę i temu poświęciłaś tutaj bardzo dużo uwag, bardzo zresztą cennych, ale takiemu chyba przeciętnemu czytelnikowi, kiedy przeczyta taki podtytuł, nasuwa się przede wszystkim nie ta interpretacja formy, bardzo istotna, ale treści. No i jeżeli chodzi o przedmiotu, którym się wtedy literatura zajmowała. I tutaj mi zabrakło właściwie, bo jeżeli się myśli o takiej interpretacji tego tytułu, no to nasuwają się właściwie no takie jedno nazwisko przede wszystkim, Iwaszkiewicz. To znaczy nieobecny zupełnie tu, ale to jest taki, no można powiedzieć, że symbol tego, tej jakiejś ucieczki od rzeczywistości właściwie, mimo że był bardzo obecny w życiu literackim jako przewodniczący Związku Literatów Polskich i tak dalej, ale jednak w jakiś sposób również uciekał od tej rzeczywistości w swojej twórczości. Drugie to zupełnie rozdarcie u Dąbrowskiej. Co innego jest w jej twórczości, co innego jest w jej dziennikach. Więc właściwie też. No i trzecia taka postać, o którą bym się tutaj upomniała, która została tylko przywołana przy okazji filozofii przypadku, to jest Lem. To znaczy obecny w obiegu literackim oczywiście, ale poprzez wybór formy, treści, to trudno byłoby postawić, oddzielić właściwie jedno od drugiego. Właściwie no również jest to właśnie jakieś tam znalezienie się dokładnie między młotem rzeczywistości a kowadłem marzeń według mnie. Także o Lema bym się tutaj jednak upomniała, tym bardziej, że jest no mnie bliski. Bardzo cenię, lubię jego twórczość. To takie te myśli trochę nieuczesane, wrażenia z dzisiejszego spotkania, no ale chciałam się nimi z Państwem również podzielić. Jeśli można, właśnie na temat Lema, to jest bardzo ciekawy pisarz, ale muszę powiedzieć, że dla cudzoziemcy, jak ja, to była bardzo trudna lektura na początku, bo wtedy, kiedy my wiemy, o co chodzi, jest świat normalny, ale taki świat, gdzie są dwa słońca, w języku obcym, to staje się coś, w ogóle ta, bo jest zawsze za formą językową, jednak jest jakiś obraz świata. Ten obraz taki raczej tej planety. A jak dochodzi do Lema, to dla początkującego polonisty to było bardzo trudno. Zanim naprawdę weszłam do twórczości Lema, to już było za późno, nie miałam szansy jego zadać. Bo to traktowanie wszystkiego jako jednej wielkiej metafory. Tak, oczywiście, tak. Bardzo ciekawy pisarz, rzeczywiście. I to jest jego odpowiedź i to też jest bardzo ciekawa odpowiedź na okres, to jest zamiast, jak to powiedzieć, żeby cenzurze nie podlegać. I to jest przykład dla świata całego. I to pisząc w takich warunkach, gdzie nie miał doskonałej swobody, to on zrobił w ogóle wzór
literatury fikcyjnej na świecie. Są ludzie, którzy na przykład w Ameryce wiedzą, że jest taki pisarz, nawet nie wiedzą, jakiego, z jakiego kraju pochodzi. I on jest bardzo znany. Myśleli, że jest to pseudonim kilku, że niemożliwe, żeby jeden mógł wszystko napisać. Na początku był bardziej znany za granicą niż w Polsce. Ale był wydawany jeden. Czy mam jakieś inne pytania? Jest inne, ja bym mogła. Bardzo dziękuję za wykład, który był fascynujący, zwłaszcza puenta i ten cytat z Alberta Camus, który mnie zupełnie urzekł. I nie spodziewałabym się, że można tak odnaleźć wątki jungowskie, można by powiedzieć, właśnie u Camus. Mam takie pytanie a propos tego splotu. Z jednej strony tego, co uniwersalne, o czym też mówił pan profesor w swojej przemowie, i tego, co partykularne, tego, co jednostkowe. Wśród tych wszystkich, tego całego spektrum, można powiedzieć, twórców wymienionych i analizowanych, podczas słuchania zadam sobie to pytanie, jak bardzo różne mogą być te środki artystyczne, którymi wyrażamy pewną bezsilność czy sprzeciw wobec właśnie pewnego poczucia niemocy, które się rodzi z tych doświadczeń, nie wiem, można powiedzieć, granicznych czy katastrof, aspektów reżimu totalitarnego. I z tego, co zrozumiałam, to właśnie nie chodzi o położenie na jednej płaszczyźnie tak różnych twórców jak Baczyński i Różewicz, bo na początku właśnie sobie zadałam to pytanie, na czym polega właśnie ta wspólnota w pewnym sensie spojrzenia czy środków. Więc z tego wynika moje pierwsze pytanie. Czy ci wszyscy twórcy pojawiają się jako różne rodzaje, różne odpowiedzi na właśnie to, jaką formę może przybrać ten sprzeciw, czy ta niemoc wobec języka, który staje się w pewnym sensie bezsilny wobec rzeczywistości. A z drugiej strony zadałam sobie pytanie, nie jestem polonistką, staromanistką, czy znalazła pani profesor coś, co jest wyjątkowe właśnie w tej literaturze polskiej, co różni się, właśnie chodzi mi o te formy artystyczne, które wyrażają zupełną niemoc języka, co różni się radykalnie albo i też nie, od przykładów, które mamy w literaturze zachodniej, na przykład u Becketa, w dramatach Becketa, który też wyraża po II wojnie tę zupełną fragmentację języka i to, że język jest niekompatybilny z rzeczywistością, albo u Eliota, u Thomasa Stressa Eliota po I wojnie światowej z kolei, który też w praktycznie wszystkich swoich wierszach, od Prów Roka poprzez aż do Bernd Norton, też to wyraża w pewnym sensie. I właśnie takie dwa pytania. Mam nadzieję, że to było jasne. Jeśli nie, to będę mogła je sprecyzować. Dziękuję bardzo i cieszę się, że jest jedna romanistka, bo zależy mi na tym, żeby jakiś dialog się nawiązał między literaturą francuską a polską. Tak myślę, że to jest jeszcze do zrobienia, co to właśnie ten okres, bo zresztą to nie jest jeszcze badany do końca, to normalne, bo jest za mało czasu jeszcze upłynęło, także to bardzo ważne. No właśnie, coś wspólnego jest wśród tych pisarzy, ale jednak środki są bardzo różne. To ja nie mówię, że... Ja właśnie mówię, że zadaniem analizy może literackiej jest to, że badając bardzo różne dzieła i różne środki wyrażenia, na przykład słowacki nie jest Mickiewiczem, a jednak mówi się o romantyzmie, prawda? I to tak samo tutaj właśnie to jest bardzo ważne, że ta wspólnota, co jest wspólnego między nimi, to jest to właśnie, że próba znalezienia wyjścia z tej sytuacji niemożności tego kryzysu języka. Ale wszystkie możliwe środki są dozwolone. No właśnie,
Właśnie, ale tak się zastanawiałam a propos tego, co pan profesor na samym początku też powiedział odnośnie dat, okresu, odnośnie do chronologizacji, która została użyta, że ten właśnie Baczyński, chodzi mi o te środki artystyczne na przykład, że gdzie tutaj są te granice języka, bo to jest tak barokowe, czy nie wiem, nawet Trzebiński, czy Stroiński, czy inni poeci tego okresu, że ja też automatycznie jakby skłaniałabym się raczej ku tej dacie 45, a mimo to ta data 39 otwiera nową perspektywę, tylko zastanawiam się, na jakiej zasadzie, bardzo za pomocą jakich bardzo konkretnych struktur formalnych ten język właśnie u Baczyńskiego odnajdujemy to samo na poziomie idei, czy na poziomie imagine, można powiedzieć, co właśnie u na przykład takiego Różewicza. Tak, jest na przykład problem przyrody, że niszczenie człowieka prowadzi też do niszczenia przyrody. To jest w wierszach właśnie Baczyńskiego też. I oprócz tego też te granice. Kiedy pisali na przykład na nieludzkiej ziemi, no to kiedy pisał Czapski, prawda? A ja porównałam lekko, jak może za mało dałam argumentów, ale porównałam właśnie na nieludzkiej ziemi z książką Saint-Exupéry, Père des Hommes. I mówię, że właśnie Saint-Exupéry też był świadomy, że nadchodzi jakaś wielka katastrofa wtedy, kiedy wydał swoją książkę. Ale jednak u jednego pisarza na Zachodzie to jeszcze ta Ziemia jeszcze była Ziemia ludzi, planeta ludzi, a Czapski to, co widział w Związku Sowieckim, chociaż był wielkim amatorem literatury rosyjskiej, kultury rosyjskiej, ale tam, co widział, to już była nieludzka Ziemia. I jeszcze, przepraszam, bo nie chcę... A jeszcze to jest ten o Beckecie. Bardzo mi się to podoba, że pani to właśnie to... Ja myślę, że Beckett, można by Różewicza do Becketa bardzo porównać, prawda? Jest bardzo dużo wspólnego, ale właśnie Beckett to jest ktoś, kto pisze mi w swoim języku. On jest taki jakiś odkorzeniony. Prawda? Nie wiem, czy to gra rolę, ale to możliwe, że to gra rolę. Są dzieła literatury francuskiej, które idą w kierunku tych pisarzy, na przykład dramaty Ionesco. No to jeszcze migrant z Rumunii, Beckett, to nie wiem, czy nie pamiętam, czy on z Irlandii, czy z Irlandii, tak. No, także. Jest dużo pracy do zrobienia. To są takie intuicje, które nie są jeszcze udowodnione należycie, ale to może jeżeli ktoś będzie miał więcej czasu, to mam nadzieję, że młode pokolenie podejmie takie zadanie. Dziękuję bardzo. To niestety prawie już czas spłynął. Po prostu może mamy jakieś pytania online. Nie wiem, czy mamy coś na Zoomie, komentarze ewentualnie, żeby nic nie... W czacie również. Może tak powiedzieć ostatnie. Tylko takie zastrzeżowanie tych Nagasara Yama. Mm-hmm. Po japońsku ktoś wie, co to jest Nagasaki. To jest ta długa przylądek. Mm-hmm. Nagayama to będzie długa góra. Mm-hmm. Ale też Nagayama też jest dziura. Po polsku, tak. Ale natomiast szara, to jest naga szara jama. To jest krótkie po polsku, bo szara to jest prostytutka. Taka gra rejestr też. To są właśnie to gra rejestrów, to jest bardzo ważna w tej literaturze, że może być język mówiony całkiem, no to co robi to arcydzieło Białoszewskiego. Robi literaturę z tych słów takich codziennych. Nie literacji. To jest u wielu pisarzy tego okresu.
To ja bym jeszcze chciała taki krótki komentarz. Ja jestem tutaj badaczką w ośrodku, nazywam się Kinga Turwicka i jestem politologiem, ale też historykiem. I to, co pani profesor pokazała i to, co za to bardzo dziękuję, to jest właśnie, ja nie czytałam tej książki, ale na pewno do niej zajrzę, to właśnie ta francuska perspektywa na polską literaturę tego okresu, która jest inna, ciekawa i właśnie myślę, że potrzebna. Ja mieszkając we Francji, byłam świadoma, że właśnie Francuzi nie znają historii Francji i tym bardziej literatury. A bez historii, z tego co pani profesor mówiła i pan profesor, bez historii myślę, że zwłaszcza Polski nie można zrozumieć literatury, zwłaszcza tego okresu, myślę, że Polski. I tak jak pani profesor też wspominała, cały czas się zastanawiałam nad tym wyborem subiektywnym pisarzy. Potem pani profesor wspomniała, czym był uwarunkowany ten wybór, który jest subiektywny, ale myślę, że też bym się ku niemu skłaniała i to tło historyczne tutaj jest też bardzo ważne. To, co też pani profesor pokazała w tej książce, myślę, i to, co też wynikało z tej wypowiedzi, to to, że ta literatura polska jest taka właśnie unik. Ona jest jednak jedyna i dosyć niepowtarzalna na skalę Europy, a dosyć specyficzna nawet w Europie Środkowej, ponieważ ona jest taka bardzo oddająca tło historyczne i jednak to tło społeczne, te wszystkie wydarzenia. To mnie bardzo ujęło w tej książce, co pani profesor pokazuje. Ja bym zadała takie dwa pytania krótkie. Dlaczego Beksiński i jeśli pani profesor by napisała dalszy ciąg tej książki, to znaczy 89 i na przykład 2023, to jacy pisarze by się pojawili, na przykład pięciu takich najważniejszych, którzy przychodzą pani profesor tak intuicyjnie na szybko do głowy. Dziękuję. Jeśli można takiego wyboru. Tak, ja się od razu powiem, że bardzo dużo czasu poświęciłam tym pisarzom. I jak nastały te zmiany, to od czasu do czasu czytam coś, ale nie jestem w stanie powiedzieć, kogo bym wybrała. Naprawdę to wymaga za dużo czasu, którego nie mam i także nie mogę się wypowiedzieć na temat tego okresu obecnego. I to, co ciekawe jednak, że wtedy, kiedy pisałam o tych pisarzach, nawet zaczęłam pisać o Konwickim wtedy, kiedy on jeszcze pisał. On jeszcze nie miał całości swojego dzieła. To on był nie był współczesny naprawdę. Ale to byłam w stanie, ale potem to już po 89, może dlatego też, że się czym innym zajęłam, właśnie językoznawstwem. Ale to wymaga bardzo dużo jednak pracy, żeby to śledzić, także nie potrafię. A co Beksiński? No bo mnie się wydaje, że naprawdę na pewno są inni malarze, ale on, może przypadek, że mogłam poznać jego dzieło. Wtedy nawet pamiętam w 83 roku, wtedy kiedy był stan wojenny. Nie wiem jak żył w ogóle Beksiński, ale chyba bardzo źle żył w PRL-u. Wiem, że on malował na 8 piętrze w takim budynku. Niedaleko stąd. Prawda? Tak się. No, zresztą Białoszewski też tak żył. Tak, w takim. Ale właśnie wtedy jacyś, nie wiem kto, bo my mieliśmy pismo takie poza cenzurą w Paryżu i między innymi dotarły do nas jakieś reprodukcje dzieł Beksińskiego i to mi zostało w pamięci. To jest przeżycie takie bardzo, ale uważam, że na pewno wtedy był też taki rzeźbiarz Myjak. Był w Paryżu, był taki rzeźbiarz Paweł Jocz. W tej stacji Akademii Nauk na Honoristą jest portret Czapskiego przez Jocza. Tak? No Jocza. A jeszcze malarza w Paryżu, który w ogóle nigdy nie zrobił kariery w Polsce, bo był na emigracji.
Michał Józefowicz. Też był taki malarz. Ale on mieszkał w Paryżu i bardzo młodo zmarł. W strasznych warunkach. Ale uważam, że jednak tak jak romantyzmu się nie da zrozumieć, tylko czytając, a nie patrząc na to, co się wtedy malowało, co się, jaka była muzyka. Czy można, prawda, mówić o Mickiewiczu bez Chopina albo o Słowackim. To jest to samo. To jest, dlatego to też chciałam zwrócić uwagę na to, ale to jest naprawdę tylko taki no, nieśmiały taki pogląd. I jaka polityka, bo tutaj był również wątek w związku literatury polskiej z polityką. Chyba jak żadna inna. No tak. Jest związana z polityką przez cały czas. Dlatego właśnie mnie interesowało, jak niektórzy pisarze potrafią się podnieść nad tym problemem. No i poznałam osobiście Mrożka. To był niesamowity pisarz, naprawdę. Tak. Zaczął karierę w Polsce. I czekając tego, to ta i Indyk Mrożka, tak? No Indyk też. Chociaż. Jego język jest niesamowity i właśnie ta cała filozofia. Tautologia u niego. Jest tautologia, to jest też bardzo ważne w tej literaturze. Jest u Szymborskiej. Jak to będzie wspaniale, kiedy literatura będzie, to jest moja parafraza, będzie można pisać, że krowy są krowami, prawda? To znaczy co, nie tylko koniec historii, ale również koniec literatury, tak jak do tej pory była rozumiana. Nie wiem. Dziękuję bardzo, przepraszam. Dziękuję bardzo, koniec historii się nie nastąpi. Nie. Dobra, to dziękujemy bardzo za bardzo ciekawe prezentacje. Dziękujemy profesorowi, pani profesor za napisanie takiego arcydzieła i za pani profesorowi za komentarze. Więc no i mamy nadzieję, że ta książka będzie miała teraz drugie życie w Polsce również, a nie tylko we Francji. Albo w tłumaczeniu, albo w wersji francuskiej. Zobaczymy. Raczej tłumaczenie trzeba. Tak najbardziej. W Polsce musi być po polsku. Żeby książka też otrzymała swoje własne istnienie. Jak teraz. Pan dyrektor ma jakąś możność rozmawiania z tłumaczami, to proszę zachęcić. No wtedy służy pomocą temu tłumaczowi, prawda, że nie będzie miał. Dziękuję bardzo Śląsce również w sali na Zoomie i do zobaczenia na naszym kolejnym spotkaniu w takim razie. Dziękujemy wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.